Siema, ja jestem Kozaty z kanału Koza Stream, a to jest kolejny odcinek symulowanej kariery Parmą. Nowy rok, mamy już kiedy to nagrywam, ja jestem stary, nieogolony, w zielonej bluzie. Pewne rzeczy się po prostu nie zmieniają, pewni ludzie po prostu się nie zmieniają. Mam nadzieję, że także nie zmieni się to, że ta kariera jest przez was bardzo lubiana. Więc jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. No i słuchajcie, z uwagi na to, że Nicola Pepe radzi sobie całkiem nieźle w Interze, jest to zawodnik Arsenalu, no to moje dzisiejsze pytanie będzie brzmiało tak: bez jakiego zawodnika nie wyobrażacie sobie obecnie swojego klubu? Czyli jeżeli jesteście fanami Realu Madryt, to napiszcie, kogo w życiu za żadne pieniądze nikomu byście nie sprzedali, bo uważacie, że ten klub by się rozpadł. Jeżeli jesteście fanami Barcelony, to wiemy, ale jestem naprawdę ciekawy, jak jest w waszym przypadku, kto jest takim piłkarzem, którego za żadne pieniądze, nieważne jaka byłaby oferta, nie oddalibyście ze swojego ulubionego klubu. Tymczasem słuchajcie, przechodzimy do tego, co ważne, czyli do tego sezonu, który jest, no, który będzie decydujący, który zadecyduje nie tylko o tym, no jakby jak to wszystko będzie wyglądało w tej karierze, ale też, znaczy w tym sezonie, ale też o tym, jak będzie wyglądało w całej karierze, bo zwyczajnie, jeżeli tutaj nie osiągniemy europejskiej piłki, uznam, że to była porażka i przestaniemy prowadzić Parmę. A tego bym nie chciał, bo porażek bardzo nie lubię. No ale słuchajcie, to co najważniejsze teraz, czas skupić się na rozwoju zawodników, na treningach. No i wyznaczyć sobie cele. Oczywiście jakby to, co mówiłem w poprzednich odcinkach, bardzo ważne jest to, żebyśmy w tym momencie ciągnęli do 80-tek na każdym zawodniku. Jakby musimy mieć jak najszybciej bardzo solidny zespół, gdzie gwiazda to może być spokojnie kłamy oceniony na 82, ale słuchajcie, widzieliście, jakim szrotem momentami byliśmy w stanie grać naprawdę nieźle w tej Serie A, dlatego liczę na to, że posiadając już lepszy, dużo zespół, będziemy w stanie do Ligi Europy się zakwalifikować i dopiero wtedy, czy może nawet do Ligi Mistrzów, ale potem dopiero będziemy myśleli o tym, żeby cokolwiek więcej budować, ściągać lepszych zawodników. Na razie musimy mieć po prostu bazę, do której będziemy w stanie dokupować tych, którzy są w stanie grać na tym fortepianie, bo jak na razie tego fortepianu u nas nawet nie ma kto nosić. Okej, mamy propozycję bardzo fajną reprezentacji Walii, ale ona nas zupełnie nie interesuje. Przyznam szczerze, byłem święcie przekonany, że w ogóle ja zrezygnowałem z propozycji prowadzenia klubów, znaczy kadr, a tutaj nam się to cały czas pokazuje, no ale widocznie mój błąd, nie pierwszy, nie ostatni. Dobra, słuchajcie, to co bardzo istotne, chciałbym, żeby ten Brignole jak najszybciej tutaj nam te, żeby jak najszybciej nam chłopak skończył tutaj te treningi, no bo zwyczajnie już nie mam po prostu ochoty, żeby on tutaj spędzał czas. Dajmy mu trening z wykończeniem, z podaniami, ustawieniem w ataku. Mówiliście, że za mało daję mu treningów z podaniami, więc będę starał się o tym pamiętać. Rzeczywiście zwykle tak naprawdę zwracałem bardziej uwagę na to, co jest jeszcze nierozwinięte i to, co było już dobrze rozwinięte, jakby olewałem, a tutaj rzeczywiście jest tak, że w sumie nawet maksowanie tych cech wpływa po prostu dobrze na rozwój zawodników, co jest trochę bez sensu, ale, ale dobra. Zobaczmy, mamy raport skauta i znalazł on nam wszystko na temat Omenghegi, no ale tak naprawdę zawodnik z Belgii, już zupełnie poważnie, byłby fajny dwa sezony temu, no ale teraz zupełnie nie jest nam ten gościu potrzebny, w tym momencie absolutnie go nie potrzebujemy, tak naprawdę to my potrzebujemy, żeby tego naszego piłkarza z Barcelony wykupić, to będzie nam potrzebne, na to będą potrzebne pieniądze, bo z tego co pamiętam, jest to piłkarz do nas wypożyczony. Jeszcze sprawdzę, bo minęło sporo czasu, od kiedy nagrywałem tamte materiały i nie chcę, wiecie, być pewny, że jest wypożyczony, no jest wypożyczony, czyli dobrze pamiętam, więc tutaj to jest naprawdę istotne, żebyśmy my w tego gościa mieli potem, żebyśmy za tego gościa mogli wyłożyć potem hajs, chyba że znajdziemy jakiegoś innego prawego obrońcę, zaraz możemy rozpocząć scoutingi, no bo skoro on nam kupił czas, to możemy zrobić to w ten sposób. Okej, jesteśmy, słuchajcie, gotowi na pierwszy mecz dzisiaj z AS Romą. Zobaczmy, jak wygląda ławka. Oczywiście jest Locatelli, fantastycznie, że udało nam się tego gościa od nas sprowadzić, no i ta ławka rezerwowych naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. Casadei to jest zawodnik, w którego też musimy troszeczkę czasu zainwestować i tak samo Greco.
Greco. Na początku chcę dociągnąć do tych 80. Oczywiście na prawej obronie Bellanova wskoczy do podstawowego składu. No i także musimy Walukiewiczowi wreszcie dać odrobinę czasu, wreszcie musimy dać mu odrobinkę zaufania i przede wszystkim szansę na rozwój, no bo po prostu tego mu nie dawaliśmy. Kudus, no niestety, najniżej overallowo i w tym meczu nie wystąpi. Dosyć taka defensywna jedenastka, biorąc pod uwagę to, że gramy w zasadzie trzema defensywnymi pomocnikami, ale jedziemy do Rzymu, ciężki wyjazd, więc mam nadzieję, że to takie bardzo ostrożne ustawienie przyniesie nam dużo korzyści. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało. Roma, Parma. 1-1, okej, okej. Esposito w pierwszej minucie, potem Aller w piątej minucie. No, ale bardzo to cieszy, słuchajcie, naprawdę bardzo to cieszy, że wywozimy jeden punkcik z Romy, bo to jest naprawdę bardzo dobra informacja. I może nie jest to najszybszy start sezonu, na jaki moglibyśmy liczyć, no ale na przykład chyba jeszcze, chociaż nie wiem ile meczów zagraliśmy, chyba jeden jednak przegraliśmy, nieważne, ważne jest to, że z Romą nie przegrywamy. Dobra, tak więc słuchajcie, Brignola już zbliża się do 79, Cataldi idzie zdecydowanie wolniej, no ale jest to także zawodnik już starszy dużo niż nasz SPO. Na, u nas na horyzoncie pojawia się Torino i to będzie spotkanie naprawdę ciężkie, bo jakby... Może nie ze względu na samą dyspozycję Torino, które po trzech meczach ma 3 punkty, co prawda my po 3 meczach mamy 2 punkty, ale będzie to spotkanie trudne ze względu na to, że już jest presja oczekiwań, że wreszcie fajnie by było coś tutaj wygrać. Dokonujemy w takim razie drobnych roszad. Pojawi się w Kudus w podstawowej jedenastce, więc lekkie tylko tutaj zmienianko, reszty rzeczy, reszty zawodników tutaj ruszać nie będę. Jakby usłyszeli, że powiedziałem o nich rzeczy, raczej nie byliby zachwyceni. Okej, okay. No z Torino musimy wygrać. Tu już trzeba zacząć punktować na poważnie, a nie tylko pojedynczo. Wygrali z Anderlechtem, przegrali z Milanem, przegrali z Sassuolo. Skład mamy naprawdę mocny, ale mimo to nie starczy to na przełamanie. Słuchajcie, strzela Esposito, drugi mecz z rzędu, to warto zanotować. Żurkowski tak naprawdę uratował nam ten wynik w 82 minucie. No ale to nie są spotkania, które ja chcę akceptować, tak? Jakby my tutaj jesteśmy po to, żeby wygrywać i w takiej formie to naprawdę nie mamy co myśleć o tym, żeby awansować do Europy, a tego bardzo byśmy chcieli. Brignola bardzo ładnie nam się rozwija, cieszy mnie to, jak leci do przodu ten gościu, bo naprawdę no jest to ktoś bardzo nam potrzebny. A my teraz gramy z Hellasem. Młody Włoch powróci do podstawy jedenastki. Lekko zmęczony Esposito, no ale nie mam serca, słuchajcie, go tutaj nie dać. No skoro tak dobrze radzi on sobie w tych spotkaniach, znaczy no po prostu strzela jako jedyny. Bellanova zostaje, Salisu z Walukiewiczem się nie zmieni. Za to damy zagrać naszemu wypożyczonemu zawodnikowi z Barcelony. Okej, tak więc w ten sposób to wygląda. Tutaj wychodzimy. No będę chciał dawać szansę temu Walukiewiczowi, nie będę was oszukiwał, ale kurczę, no na razie mamy bardzo mocny ten środek obrony i też potrzebujemy rozwijać inne sektory niż Polaka i to jest, no to jest problem, jakby trochę się czuję tutaj nie fair w stosunku do niego, bo bo zakładałem sam, że on będzie grał więcej, no ale sami widzicie jak jest na razie, a my wreszcie wygrywamy. Strzela Kouame, strzela Esposito i strzela Cataldi. No naprawdę cieszy mnie to, jak młody włoski napastnik ściągnięty z Interu sobie radzi, no bo ten Esposito wreszcie zaczął działać. Dobra, zawieszony będzie nasz lewy obrońca w tym spotkaniu, jakoś to przeżyjemy. Swoją drogą on jest zawieszony, a nie grał od pierwszej minuty, to się naprawdę musiał postarać, ale to chyba po prostu była już suma żółtych kartek, chociaż tak dosyć szybko musiał je złapać. Dobra, nieważne, gramy z Lecce, to jest spotkanie, które wygrać musimy i to jest spotkanie, do którego podejdziemy eksperymentalnie, znaczy wygrać musimy, a mimo wszystko podejdziemy eksperymentalnie. Wiem, że trochę może to głupio brzmi, ale chociaż nie, bez Biragiego to nie wyjdziemy na to spotkanie w tej formacji, bo nie mamy po prostu jak tego zagrać. Tak czy siak w tym meczu nie wystąpi Esposito mimo, chociaż nie mogę. No chciałbym dać zagrać temu Joelowi Campbellowi, naprawdę, żeby też chłopak trochę powąchał murawy, ale z drugiej strony ten Esposito jest w takim gazie. Ale dobra, niech on odpocznie, bo jest w gazie, ale też nie chcę po pierwsze, żeby mu odwaliło, a po drugie boję się, że zaraz dostanie jakiejś kontuzji czy czegoś takiego, więc tego byśmy nie chcieli. Jako że gramy u siebie z Lecce, no to wreszcie wystąpi Walukiewicz.
I w ten sposób myślę, że możemy wyjść na to spotkanie. To jest naprawdę przyzwoity składzik. Tutaj jesteśmy absolutnymi faworytami tego meczu. Nawet jeżeli tabela jeszcze by na to nie wskazywała, no to po prostu ja wiem, że jesteśmy dużo silniejsi niż Lecce. Jeszcze swoją drużynę mogę zmotywować przed tym meczem. To już w ogóle fantastyczna sytuacja. Okej, okay. Od moich zawodników nie. Wszystko się może zdarzyć. Tutaj jak na razie musimy używać stonowanych wypowiedzi, bo po prostu nie ma co tutaj ani pompować balonika, ani ich jakoś strasznie motywować. I tak są szczęśliwi i to jest właśnie taki poziom, który chcielibyśmy osiągnąć. Nie jakaś euforia, tylko takie fajne, przyjemne zadowolonko. Dobra, jesteśmy gotowi, no gramy z tym Lecce, musimy z nimi wygrać. Nie widzę innej opcji i ten mecz przegrywamy 0-1 po karnym. Ja piłuję, panowie, co wyście tam nawyprawiali? Jakby, ja rozumiem, że ja zrotowałem ten zespół, ale nie zrotowałem go na tyle, żebyśmy, nie wiem, tutaj wyszli trzecim składem na Lecce u siebie, tylko... No nie podoba mi się to, nie podoba mi się to i Sebastian Walukiewicz tutaj będzie bardzo mocno nacenzurowanym, ponieważ no zwyczajnie wskoczył na to spotkanie i sobie chłopak, no absolutnie... z tym wszystkim nie poradził. No nic, wchodzimy teraz we wrzesień, gramy ze Sassuolo. No niedobrze, bardzo niedobrze. Jakby duży falstart zaliczyliśmy teraz. Fajnie, że mamy powołanych dwóch zawodników już od nas do reprezentacji Włoch, to jest naprawdę miła sprawa. Ale no nie zmienia to faktu, że no nie mogę być zadowolony. Campbell, no nie spisałeś się, chłopaku, co mam ci powiedzieć. Tutaj Cataldiego nikt nie zmieni, Cataldi zostanie, ale za to Locatelli wejdzie za Żurkowskiego. Walukiewicz, no z całym szacunkiem, Sistana tu musi wejść. Bella nowa zagra z lewej strony, chciałbym zobaczyć Biraciego. Jest dobrze, to jest mocny skład, to jest dobry skład. Ja wierzę w ten skład, naprawdę, mam nadzieję, że chłopaki tutaj zrobił swoje i że tu wygramy. No nie widzę innej opcji, tak szczerze. W tym meczu chcę zagrać Esposito. Ja już mu powiem, że zagra też, bo zagra i dam ci szansę, więc chłopaki tutaj będą dodatkowo zmotywowani. No i teraz przyznam szczerze, że po tym, co się stało z Lecce, to ja bym chłopaków ochrzanił, ale niestety to tutaj jakby ta sztuczna inteligencja nie jest na tyle rozgarnięta, żebym mógł cokolwiek zrobić innego niż chwalić ich albo w zasadzie używać tych spokojnych wypowiedzi, bo w innym wypadku no to tutaj mogą być jeszcze bardziej opłakane rezultaty tego wszystkiego. Dobra, jesteśmy gotowi, gramy z Sassuolo, zespołem, który jest na miejscu 10, mającym 3 punkty więcej niż my. No ale jeżeli by nam się udało wygrać, to dużo lepiej będzie to wyglądało. Swoją drugą w Juve, Memphis Depay, Alexandre Lacazette, bardzo ciekawy zestaw zawodników tam się stworzył. A Parma z Sassuolo przegrywa 2-1, to jest czas na zmianę. Tutaj, w tym momencie to jest czas absolutnie na zmiany i musimy coś tutaj poprzestawiać, bo ewidentnie ta wąska formacja przestała działać. I chyba mam pomysł, co możemy jeszcze zrobić. Możemy zrobić jeszcze jedną, dokonać jednej próby, bo mianowicie możemy tutaj tego Tonaliego dać jako SPD, bo nie wiem, czy on grał jako SPD. Albo w sumie wiecie co, weźmy sobie, bo to jest 4-1-2-1-2 wąsko, a zagrajmy sobie, podnieśmy w zasadzie, nie grajmy jakby z tym SPD, tylko podnieśmy sobie go do 4-3-1-2 chciałbym to podnieść sobie i może wtedy będzie miało to sens. Zobaczmy, czy 4-3-1-2 mamy tutaj? Gdzie one? 4-3-1-2 jest. Zobaczmy, to jest dosyć często używana we Włoszech formacja, więc chciałbym zobaczyć, jak to zadziała. Tak naprawdę moglibyśmy czysto teoretycznie grać 4-3-3 w wariancie z defensywnymi, ale trochę do tego nie mamy drużyny, bo jakby budowaliśmy ją pod ten wąski wariant, który wreszcie zażarł i zaczął działać. No nic, zobaczymy, jak to będzie w kolejnym meczu. Jeżeli tam to nie zadziała, to wtedy będziemy musieli naprawdę mocno się mocno na tym skupić, słuchajcie. Dobra, tak więc jesteśmy gotowi na kolejne spotkanie. Strasznie jestem zły, że to jeszcze nie odpaliło, bo naprawdę uważam, że ta kariera ma ogromny potencjał i naprawdę jestem zadowolony z tego, jak ten zespół zbudowaliśmy i nie wiem, co tutaj do końca nie działa, bo wiecie, nie ma jakiegoś kryzysu morale, nie ma nic takiego, nie ma nic z tych rzeczy zupełnie, a my gramy teraz z AC Milanem, więc to jest ciężki mecz na to, żeby się odkuć. Rozważę twoją prośbę, stary, ale nie wejdziesz w tym meczu, no chyba, że z ławki, no bo ja w podstawie ciebie nie planuję. Bella Nova Cataldi i czy chcemy coś zmieniać? No chyba nie, no chyba to jest, na pewno to jest najlepszy skład, jakim możemy wyjść. No tylko pytanie, jak ten skład sobie poradzi z rozpędzonym Milanem. Przegramy, to jestem pewny.
No ale to jest zespół, jakby ja wiem, że jesteśmy w stanie awansować do Europy nie wygrywając rywalizacji z tymi największymi, bo jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko że gubimy tak hurtowo punkty w meczach, w których tego nie powinniśmy robić, no że jestem po prostu załamany całą tą sytuacją i to jest coś, co mnie wkurza masakrycznie, no bo możemy przegrać z Interem, Napoli, Milanem na spokojnie, jakby i ja za te mecze się nie obrażam, bo na razie to jeszcze nie jest, jak na razie, słuchajcie, to nie jest nasz jeszcze poziom i ja zdaję sobie z tego sprawę, ale jak my przegrywamy z takim Lecce, jak my przegrywamy potem z takim Sassuolo, to naprawdę ja już nie wiem, co mamy robić, bo ten skład ma potencjał na to, żeby grać lepiej. Dobrze, spróbujmy w takim razie zmiany znowuż, po raz pierwszy tak naprawdę. Cataldi tutaj zostanie, tu zagra Tonali, nie, no ja chciałbym, żeby tutaj zagrał nam Locatelli, okej, okay, fajnie. Tutaj zagra sobie Żurkowski, nie, Cataldi tutaj zagra, w ten sposób zagramy. Tu podwieszonego, tylko chciałbym cię troszkę podnieść, wiesz, o, SN, super. Tu zagra sobie Brignola, fantastycznie, tu zagrasz sobie ty, super, super, no i to jest dobre zestawienie. Damy szansę zagrać Walukiewiczowi, no jakby nie zasłużył na to, ale nie mamy troszkę innego wyjścia. Bo gdyby jeszcze Wang mógł grać na środkowym obrońcy, to wtedy, no ale niestety nie może. Tu dokonamy sobie tych zmian. No i uważam, że no, to jest inna formacja, inne zestawienie. Na pewno mamy mega mocny środek pola tutaj na powstrzymanie tych wszystkich Alanów, nie Alanów. Chociaż nie wiem, czy Alan w ogóle gra jeszcze w Napoli, nie wiem, kto tutaj gra. Dowiemy się już znając wynik, więc to też jest trochę bez sensu. No i zobaczmy, z Napoli przegrywamy 2-0, strzela Fabian, no czyli żeśmy tego środka pola nie zatrzymali. Dobrze, no nie jest dobrze. Dobrze, nie jest dobrze, niestety. Narzeka nam tutaj Antonelli. Udowodnij, że mam na ciebie stawiać. Pierwszy to jest jego narzekanie w ogóle, więc ja jestem i tak zadziwiony tym, jak on tutaj podchodzi do tego wszystkiego. Teraz gramy ze Spal. No jeżeli ze Spal nie wygramy, to będzie trzeba naprawdę mocno pogmerać w tym składzie i mocno pogmerać w tych wszystkich ustawieniach, bo zwyczajnie w innym wypadku nie mam pomysłu, jak to rozwiązać. No to nie jest lepsze od nas zespół. Ja wiem, że gramy na wyjeździe, ale no panowie, musimy, zwyczajnie. Oczywiście konferencja prasowa, tutaj spróbuję zmotywować swój zespół. No nie mam za co ich chwalić na pewno. Jesteśmy w absolutnym kryzysie. Nie radzi sobie w ogóle Tonali w naszym zespole. Co my tutaj możemy dalej zrobić? Motywacja. Spróbujmy chłopaków tutaj podnieść troszeczkę. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Szczęśliwy jest przed tym meczem Tonali. No fajnie, że jesteście szczęśliwi. Super, że się w tym, że się w tej farmie dobrze bawicie, ale ja się zaraz będę dobrze bawił na bezrobociu przez was. Przegrali z Milanem, przegrali z Sassuolo i z nami przegrywają 1-3. Okej, to jest bardzo dobra, to jest bardzo dobry prognostyk, słuchajcie, na tą formację, bo wygrywamy tutaj wysoko. Christian Kouame odnalazł się bardzo dobrze na tym środkowym napastniku. No cieszy mnie to. Nieodpowiedni rywal, stary, nieodpowiedni rywal. No niestety, teraz nie używam bocznych obrońców, więc musisz się troszeczkę uzbroić w cierpliwość. Walukiewicz jest nagłym beneficjentem tego, jak my tutaj gramy. W kolejnym meczu chciałby wystąpić Kudus. Rozważę twoją... Dam ci szansę, stary, bo ty nie narzekasz, a mógłbyś już powoli zacząć. Dlatego w tym meczu Cataldiemu dasz odpocząć. No Żurkowski trochę mało grywa, no ale co mogę powiedzieć? Tutaj, chociaż nie zagra w tym meczu Esposito. Kudus sobie zagra tutaj, bo on może grać środkowego napastnika, a Żurkowski zagra sobie tutaj. Więc drobne zmiany przed meczem z dużym rywalem, z naprawdę mocnym zespołem, ale wydaje mi się, że mimo wszystko jesteśmy w stanie tutaj z Atalantą wygrać. To wcale nie jest taka różnica i wygranie z Atalantą sprawia, że już naprawdę jesteśmy w stanie się wspiąć troszkę wyżej. Wygrali z Sassuolo, wygrali z Lecce, czyli z naszymi pogromcami, przegrali z Milanem, co mnie nie dziwi, bo to jest naprawdę mocny Milan, a z nami remisują 1-1, okej. To był ciężki mecz. Ważne, że tych punktów nie tracimy wreszcie, słuchajcie. Ważne, że tych punktów wreszcie nie tracimy. Kudus zadowolony, że zagrał. Jest co poprawić. Super, że zagrałem. Super, panie trenerze, ale jestem szczęśliwy, jest co poprawić. Myślę, że taki dialog nie do końca każdego by zmotywował, ale mam nadzieję, że na niego wpłynie pozytywnie. Słuchajcie, dobra. To, co istotne, wejdźmy sobie teraz w transfery, globalna sieć transferowa, bo chciałbym zobaczyć wytyczne. Mamy znalezionych już dziadków, więc to jest super sprawa, ale na kontrakty, ale teraz chciałbym, żebyś mi znalazł jakiegoś fajnego, młodego, w miarę prawego obrońcę. Tak naprawdę może być obiecujący po prostu. Tutaj niewiele musimy szukać innych rzeczy, okej.
I chciałbym, żeby to był prawy obrońca. Ok, tak więc mamy wytyczną zapisaną, zobaczymy, kogo nam tutaj nasz scout znajdzie. Ale przy okazji wykorzystajmy sobie, słuchajcie, tą... I co, nie mam tej sieci, teraz mi się zresetowały tamte wyszukiwania? Co? Nie wierzę w to. Raport scouta. Ok, wszystko mamy. Dobra, będzie się kończył kontrakt Mario Balotelliemu. Ja go dodam do listy. Bo Mario to jest zawsze dobry, dodatek do zespołu. Plicari, jemu, no nie kończy się kontrakt na razie, szkoda. To jest ktoś, kogo naprawdę bardzo bym chciał u nas. Zobaczmy, czy jest tutaj ktoś, kogo warto by było do nas ściągnąć. Kończy karierę po tym sezonie Criscito, piłkarz, którego ja bardzo chciałem ściągnąć już parokrotnie, no niestety nam się to nie udało. Czy jest tutaj ktoś ciekawy? Jest ten Bastoni, którego bardzo bym chciał u nas zobaczyć. No ale niestety nie mamy na razie na to pieniędzy i możliwości. Czy tu jest ktoś fajny? Zobaczmy. Lewy obrońca Murru. Nikola Murru to jest ciekawy zawodnik. Wiecie co, ja go sobie tutaj zostawię do obserwacji, bo on by mógł być dobrym dodatkiem w pewnym momencie do rotacji. No chyba, że my w tym klubie nie zostaniemy, bo po prostu będziemy grali taki piach, że ja sam stwierdzę, że stąd odejdziemy. Bardzo bym tego nie chciał. Jackowi kończy kontrakt, to jest ciekawa sprawa. Ja bardzo bym nie chciał stąd odchodzić, co prawdopodobnie wiecie. Ale no naprawdę nie chcę, żeby ta kariera zmieniła się w takie kopanie się z samym sobą i nic nie robienie tak naprawdę, więc bardzo mi zależy na tym, żebyśmy jednak w tym sezonie osiągnęli nasz zamierzony cel, w zasadzie mój zamierzony dla nas cel, ale obawiam się, że tak się nie stanie, nie? Obawiam się, że tak się nie stanie. Dobra, tutaj nie ma nikogo ciekawego, jest jeszcze Mattia Destro, ale jego nie chcemy. Zobaczmy tutaj ten raport, ułóżmy sobie to w ten sposób. Maredze będzie kończył się kontrakt, to jest bardzo ciekawy zawodnik. Alexis Sanchez, jemu niestety nie będzie się kończył ten kontrakt. Ja uważam, że Sanchez to byłby ktoś, kto naprawdę by się przydał. Willianowi będzie kończył się kontrakt. Ja go sobie tutaj dodam do obserwacji, bo Willian byłby o tyle fajny, że wydaje mi się, że to jest zawodnik, który by się odnalazł w tym naszym systemie z trzema obrońcami momentami. Nie kończy się kontrakt, kończy się kariera Davida Luiza. Kończy się kontrakt Chrisa Smallinga. To byłby o tyle ciekawy piłkarz, że on no, nieźle się odnalazł w Anglii, przyznam szczerze, w rzeczywistości, więc czemu by nie dać mu szansy? To by było na pewno ciekawe. Joe Hart nas nie interesuje w ogóle. João Moutinho, jemu się kończy kontrakt. Adrian Silva, znaczy jemu się kończy kariera. Adrian Silva także kończy karierę. Antonio Candreva także kończy karierę. Ok, więc tutaj nie ma co się już za bardzo patrzeć na to. Zobaczmy, obrońcy jest Dane da Costa. Będzie mu się kończył kontrakt. Do końca nie wiem, czy to jest kierunek, który on by wybrał, ale Ezekiel Garay z doświadczeniem na pewno byłby ciekawym zawodnikiem u nas. Zobaczmy pomocników. O, to by było fajne wzmocnienie. To byłby na pewno ciekawy zawodnik, żeby jego sobie tutaj dorzucić do nas na kontrakcie. Obeznany z Włochami znakomicie, więc to by było na pewno, to by było na pewno coś. Ok, więc paru zawodników na styczniowe okienko mamy, ale to będzie tylko i wyłącznie myślenie o przyszłości. A my teraz potrzebujemy myśleć o tym, co się dzieje w naszym klubie obecnie, nie dzieje się dobrze, po prostu nie dzieje się dobrze. Więc tak, rozwijajmy, słuchajcie, rozwijajmy. Esposito, czy Esposito ty jesteś rozwijany? Chyba nie, bo wydaje mi się, że ten gościu przez to, że był nie, jest tutaj rozwijany na jednym tym. Dobra, ale niech się rozwija na dwóch w takim razie, żeby dobił do tej 80 jak najszybciej. Sistana i Salisu na razie niech zostaną. Walukiewicz, musimy go rozwijać. I Casadejego też musimy rozwijać zaraz. Więc naprawdę tutaj dużo mamy miejsca, no ale zaraz zakładam, że Cataldi będzie zwalniał to miejsce. Zakładam, że Kudus niedługo będzie zwalniał to miejsce. Ale Kudus jest tutaj już tak wymaksowany, że ja chłopakowi zmienię treningi, bo już tam się za bardzo nie poprawi. Więc fajnie by było mu zmienić tutaj jednak te treningi na coś, gdzie jest w stanie się jeszcze porozwijać. Kontrolę piłki chłopak ma 90, zwinność 96. Przecież to jest kot nad koty po prostu. Czekajcie, no co ma słabe? Co on tutaj ma słabe, co możemy mu porozwijać? O, na przykład dajmy mu grę w obronie, bo jeżeli tam by się usprawnił trochę, to też będziemy mogli nim spokojnie grać niżej. Więc zobaczymy, czy to przyspieszy trochę jego rozwój, bo po prostu i tak się rozwijał wolno, więc zostawmy to w ten sposób. No i wejdźmy sobie w ten listopad. Krokiem pełnym niepewności i zwątpienia w to, jak to będzie dalej wyglądało. Gramy teraz z Geną, czyli powrócili oni do Serie A.
Gramy na wyjeździe. Christian Kouame. Zobaczymy, jak sobie chłopak poradzi w tym meczu. Czy będzie miał sentyment do swojego byłego klubu, czy też nie. Ale że wypada nam ten zawodnik, to tutaj musimy... Damy szansę Campbellowi. Ty możesz grać lewe skrzydło, nie? Chłopie. Nie możesz. Dobra, wystąpi Campbell z lewej strony. Jest to mocno eksperymentalne zestawienie. Swoją drogą mega źli są na mnie nasi boczni obrońcy za to, że nie grają. Ale jak na razie ten skład daje radę, więc skoro daje radę, to spróbujmy chłopaków tutaj trzymać w ten sposób i zobaczmy. Jesteśmy gotowi, motywacja, już żadne spokojne wypowiedzi. Albo motywacja, albo do domu, panowie. Kto nie jest zmotywowany, ten wypada z tego klubu. Motywacja, nie mam motywacji. Nie mam wytłumaczenia, więc spokój, motywacja, tylko to może nas uratować. Tak więc zobaczmy, słuchajcie, jak będzie to wyglądało w spotkaniu z Geną. Jesteśmy gotowi na ten mecz. Strasznie się karkuje ten Miradzi. No z Geną musimy tu wygrać. 0-3, okej. I Tonali zaskoczył, i Locatelli zaskoczył. Naprawdę mnie to cieszy. I Gumny, proszę bardzo. Się okazuje, że nie spuściliśmy go z ligi tak naprawdę, bo został w Serie A. Więc ten transfer nam się powiódł. Znaczy w sumie jemu nie wyszedł aż tak źle. No i dobra, powoli łapiemy wiatr w żagle. Co prawda bardzo powoli, ale z drugiej strony też nie jest tak źle, jak mi się wydawało, że jest. Ponieważ my mamy punktów 13, więc tracimy 12, tak, punktów do Romy, do Lazio, do Torino, tak mniej więcej. No nawet, więc to nie jest aż tak źle, jakby biorąc pod uwagę to, jak fatalnie zaczęliśmy ten sezon, nie jest aż tak źle. Zobaczmy, Esposito rozwija nam się coraz szybciej, tam zmierza do tego 7-8. No nic, wygraliśmy ten mecz, to cieszy. Patrzmy teraz na każde oddzielne spotkanie. Po prostu nie myślmy o przyszłości, myślmy o tych pojedynczych meczach. Gramy z Cagliari u siebie, z tego co mi się wydaje. Więc liczę na to, że uda nam się tutaj znowu zwyciężyć. Raport skauta mamy odnośnie paru zawodników, których sobie tutaj zostawiliśmy. Zobaczmy więc odnośnie kogo. Raport skauta dotyczący Maregi. Marega byłby ciekawym wzmocnieniem. Mamy go tutaj oddanego, mamy. Więc to by było ciekawe. Tutaj ten młody Holender z Liverpoolu. Jestem bardzo ciekawy, jak on wygląda, więc zobaczmy go sobie. Tak jak mówię, Anglików za bardzo bym nie chciał, bo no w moim odczuciu to się troszeczkę mija z mija z celem i rzeczywistością. Więc Anglików zostawmy, ale tutaj mamy Belga, którym jest Vertonghen. Nie zauważyłem zupełnie, że to są. I tu mamy wyskautowanego sobie tego danego da kosztę. To byłby ciekawy piłkarz. Wydaje mi się, że mógłby bardzo dobrze pasować do naszego klubu, jeśli chodzi o to, w jakich taktykach moglibyśmy go używać. Dobra, gramy z Cagliari, jesteśmy na fali. Proszę, żeby ta fala trwała. Wygrajmy to. Wygrywamy, 2-1. Strzela Joel Campbell, co ciekawe. I strzela znowu Tonali. No muszę przyznać, że odpalił się ostatnio ten nasz pomocnik i bardzo mi się podoba to, że chyba to zaufanie, którym go obdarzyliśmy, po prostu zaczęło procentować. Tutaj rozwijają nam się ci panowie tak wolno. Chłopaki, proszę was, weźcie troszeczkę na tych treningach, popracujcie intensywniej, bo naprawdę potrzebuję tych 80 jak najszybciej. No i my powoli zaczynamy wąchać topową dziesiątkę. Zobaczymy więc, jak to będzie wyglądało po meczu z Bolonią. To jest nasz taki no, dosyć spory rywal, więc fajnie by było z nimi tutaj zwyciężyć. Mamy na to papiery, jeśli chodzi o obecną formę. Nie będę zmieniał z tego powodu składu, słuchajcie. Nie chcę tutaj mieszać za bardzo. Chcę, żebyśmy, póki to działa, niech to działa. Joel Campbell wywalczył sobie miejsce w składzie na nie swojej pozycji, ale nawet strzelił tak gola, więc w ogóle o czym my mówimy? Łatwo nie będzie. Motywujemy swój zespół, bo ja cały czas wierzę w tą grupę piłkarzy, że tutaj naprawdę tkwi w nas potencjał, żeby osiągnąć to, co sobie założyliśmy. Więc zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy, jesteśmy gotowi, gramy z Bolonią. Bolonią, która znajduje się na jakim miejscu w tabeli, bo to jest bardzo istotne, na miejscu 19. Grają absolutny piach, więc naprawdę mam nadzieję, że uda nam się tutaj zwyciężyć. Największym ich sukcesem był remis z Lecce, Sassuolo z Milanem przegrali, z nami również przegrywają 1-2. No i to mnie mega cieszy, bo strzela znowu Joel Campbell, strzela Kudus, ale martwi kontuzja Sistany. Mam nadzieję, że to jest krótkotrwały uraz, bo jeżeli nie, to naprawdę będzie duży problem. Jestem z siebie dumny. Nie wiem, co się tam dzieje w twojej głowie, ale jestem z siebie dumny. I kontuzja zawodnika na 8 tygodni wypada nam Sistana, więc tak naprawdę
No jest to odrobinę wyrok grania kaseresem. I to może nam popsuć bardzo dobrze działającą maszynkę cały czas. Oj, martwi mnie to naprawdę mocno. Co prawda, ból lekko uśmierza awans Esposito na 80, na 78. Do 80 to jeszcze będziemy się czołgali z 3 lata tutaj w tym tempie. Ale naprawdę, to jest bardzo zła informacja, bo wreszcie zaczęło żreć, a tak naprawdę powinniśmy zrezygnować z gry trzema obrońcami, co obecnie działa, nie? No i to jest duży problem. Zastanawiam się nad cofnięciem Tonaliego między obrońców. Wtedy zyskalibyśmy takiego gościa z genialnym wyprowadzeniem, a na 7 dni wypada nam Manuel Locatelli. Naprawdę, gro. Naprawdę. Zobaczyliście, że troszkę lepiej mi idzie, to srugo tam, weź do piachu. Wszystkie nadzieje. A jeszcze się okazuje, słuchajcie, że Olympique Lyon wyrównuje za Salisu. I to jest teraz pytanie. To jest teraz pytanie, czy chcemy go zostawić u siebie, czy chcemy go sprzedać. I wydaje mi się, że uczciwym wobec siebie i tej kariery byłoby po prostu pozwolić odejść z Salisu. To była bardzo uczciwa kwota, klauzula odstępnego. I wydaje mi się, że tutaj byśmy już przesadzali troszeczkę, próbując go zatrzymać znowuż na siłę. Po prostu trzeba wdrożyć tutaj plan zastępczy. I takim planem w naszym klubie jest nikt inny jak zawodnik, o dziwo, tak dla odmiany, Interu. Tylko musimy go tutaj znaleźć, nie jest to Ranocchia, jest to Bastoni. Dlatego słuchajcie, od razu idziemy do Interu, rozmawiając na temat kupna młodego, cały czas 22-letniego Włocha. No i zobaczymy, za ile będziemy musieli go kupić. 26 milionów, czyli tak naprawdę słuchajcie, taki Salisu jest w stanie nam tutaj zagwarantować niezłe upgrade'y, bo zarobimy sobie na Bastonim teraz. Zobaczmy więc 10, aha, tylko że ja nie mam jeszcze pieniędzy. Dobra. Dobra. Nie mam jeszcze pieniędzy. Nieważne. Bo myślałem, że już wpłynął ten hajs. Byłem przekonany, że już mamy ten hajs na koncie, ale niestety jeszcze tych pieniędzy nie mamy. Ale w sumie też dobrze o tyle, że jesteśmy w stanie dzięki temu przeprowadzić sobie taki nasz mały wewnętrzny scouting. A mianowicie poszukamy zawodników. Tylko który teraz jest? 4 grudnia. Wiecie co? Czyli mamy na to czas spokojnie. Okej, zajmiemy się tym po meczu z Sampdorią. Dobra, tak więc na początku, bo tutaj jest dużo zmian w środku pola. Cataldi powróci do podstawowej jedenastki. No i teraz tak. Czy Caceres, czy Casadei? No chyba Casadei w takim razie. No nie wygląda to dobrze. No nie będę was oszukiwał. Nie wygląda to dobrze. Campbell strzela, więc go nie mogę wymienić. Niezadowolony jest Bellanova. No ja mu się nie dziwię. No bo jakby miał grać, chłopaka nie gra. No ale z drugiej strony jakby działa to wszystko teraz na tyle dobrze, że... No nie wiem, co mam wam powiedzieć. No. Nie wiem, co mam wam z tym wszystkim powiedzieć. Wiem jedno, jesteśmy gotowi na kolejne spotkanie. Jedyne co, chociaż już zmienialiśmy obronę, dobra, zmieńmy tutaj, chciałbym, żeby Esposito wrócił do podstawowego składu. Oj, trzymajcie kciuki, naprawdę trzymajcie kciuki przed tym meczem, zresztą jak przed każdym teraz, bo dla nas teraz każdy mecz jest jak finał, musimy punktować. Wygrali z Lecce i zremisowali z Sassuolo, czyli niezłe wyniki, z nami remisują, niedobrze, bardzo niedobrze. Joel Campbell znowu strzela, to jest naprawdę dobra informacja oczywiście, ale ogólnie nie jest dobrze, słuchajcie, ogólnie nie jest dobrze, bo przez to zatrzymujemy się na miejscu 10, a tak naprawdę możemy jeszcze spaść, bo Atalanta jest w stanie nas wyprzedzić, więc tu będzie naprawdę ciężko, dużo rzeczy jeszcze nas czeka tu do zrobienia, ale to wszystko już jutro, o godzinie 6 rano, tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę, to był Koza, kanał Koza Stream, na razie, piona!